Ale brudne są te ananasy. Niepotrzebnie kupowałem je na stadionie dziesięciolecia. I tak nie jadam owoców. Jadam tylko wędliny z Konstaru i to co znajdę w śmietniku za McDonaldem. Zresztą i tak musi być wszystko wysprzątane. Dziś zamówiłem na nockę 4 kurwy, więc musi być wszystko zajebiste. Jeszcze posprzątam tą zgniłą spermę za tymi wazonami i będę miał całą chałupę sprzątaną. Mam nadzieję, że dziś nie odwiedzi mnie Michał z góry, bo wtedy wszystkie laski weźmie do siebie, a mi zostaną tylko pornole i kaczory Donaldy. A jakim cudem ta sperma się tu znalazła? Czyżby znowu się tu pierdoliły myszy? Na dywanie też jest pełno nasienia. Muszę wreszcie powiedzieć myszce Miki, żeby albo wyniosła się z tego serialu, albo ją sam wypierdolę z tej bajki. No to let's go. A co się kurwa dzieje? Chyba za dużo razy wkładałem swojego wacka do rury odkurzacza. Teraz wariuje ten złom. Nie da się ukryć, że ten odkuracz jest spierdolony. Po chuja kupowałem go Stevie Mango. Nawet te gratisowe kondomy, które dali do odkurzacza, były zrobione z gumy balonowej. No i zajebiście, na podłodze pełno nasienia, a dziwki niedługo już tu będą. Zostaje mi tylko zawołanie Michała. Nie ma to jak pornole od ruskich. O cholera, co się dzieje? Wojna czy co? Czy to już trzecia wojna światowa? Nie żadna wojna, tylko mi się odkurzacz spierdolił, a za chwilę ma do mnie przyjść rodzina w odwiedziny. A ty w ogóle masz jakąś rodzinę? Jakim cudem mogą do ciebie przyjść małpy z zoo? Weź się zamknij, już się odcinek zaczął, a ty już na mnie flugasz. Nie pierdol farmazonów. Zaraz naprawię ten złom, który nazywasz odkurzaczem. Cholera, takiego sprzętu to ja w życiu nie widziałem. On jest zrobiony z klocków Lego. Z klocków Lego to jest zrobiona twoja dupa, idioto. Uruchom ten odkurzacz, cioto. Zobacz, co ty narobiłeś. Cały ryj mam w kurzu. Ty zazwyczaj taki ryj masz, Tomku. A może chcesz kopa dostać za ten tekst? Raczej nie. Ale może chcesz poczuć, co znaczy mieć kaktusa w dupie. Podoba ci się ta opcja? Jeśli nie, to mogę cię z przyjemnością pierdolnąć trzepaczką. Co ty na to? No dobrze, ale z tą perwersją poczekajmy do końca tego odcinka. Najpierw musimy posprzątać to nasienie z dywanu. Nie mów mi tylko, że znów uprawiałeś tu orgię z tymi cyganami z bałuckiego rynku. Gdybyś miał tyle rozumu, co głupich tekstów, to z pewnością byłbyś Einsteinem. Więc lepiej mi pomóż, bo ten dywan nie chce ze mną współpracować. Teraz pora na dawkę mocy. Na potęgę posępnego czerepu siło przybywaj. No zobacz, gówno to dało. To pewnie dlatego te magiczne amulety były w przecenie po złoty 15 w Biedronce. Mam za to inny pomysł. Dzięki temu nie będziemy się tak z tym dywanem pierdolić. A czas leci, bo niedługo mają do mnie kurwy przyjść. I to znaczy rodzina. Zresztą to nie twoja sprawa, więc do roboty, leniu. To ty jesteś Tomku leniem, bo żeby od 13 lat nie sprzątać tych odchodów spod wycieraczki, to trzeba mieć chyba Creutzfeldta. Weź się zamknij, ja chociaż mam gdzie srać, a nie jak ty. Zjadam swoje odchody na kolację. Nie gadaj tyle, bo mnie dekoncentrujesz. Przez twoje gadanie nie mogę otworzyć tych drzwi i już nigdy stąd nie wyjdę. Hehe, teraz Michał, zostają ci dwie opcje. Albo wyskakujesz przez okno, albo śpisz dziś ze mną. To ja wolę okno, bo nie chcę się jakimś downem zarazić. A zresztą siebie to ponoć starzy w nocy zapinali w papę i zostały ci nawyki. To wolę nie ryzykować. Weź nie pierdol. O tym to opisało wczoraj w Super Expressie i potwierdzam, że to była plotka. Aż się dziwię, że on umie czytać. Mam nadzieję, że wyląduje teraz prosto na ryj. Wszystko słyszałem. Proponuję ci darmowy wpierdol. Co ty na to? Co ty odpierdalasz, idioto? Jeśli chcesz, to ty możesz mieć szybciej kopa niż ja. W takim razie, żeby wszystko było gites, umówmy się na solówkę przed bałuckim rynkiem. Co ty na to? Okej, z tego co teraz widzę, dochodzę do wniosku, że coś tu nie gra. Takie samo pytanie zadawali sobie rodzice, gdy cię urodzili. Ty chyba lubisz, jak dostajesz w pierdol, bo zaraz dostaniesz. O kurwa, hehehe, lol. Teraz wyglądasz jak wtedy, gdy mnie tapeta chciała pozbawić dziewictwa. Muszę dać wreszcie ogłoszenie do anonsów erotycznych, że potrzebuję nową osobę chętną do wzięcia udziału w tym serialu, bo ciebie to już chcą wyjebać. Nie pierdol, tylko rób robotę, a ja powożę się jak Alfons, że co, zaraz sam oberwiesz tą trzepaczką, jak się nie weźmiesz do roboty. Leni jeden, jego to by nawet w klanie nie zatrudnili. Ta, po prostu ja jestem sławny i mi zazdrościsz. Zresztą rób swoją powinność. W końcu to ja jestem w tej bajce gwiazdą numer jeden, a ty jesteś po prostu postacią ósmoplanową. Ósmoplanowy to chyba jest twój mózg w twoim ciele.
Zresztą niech no wejdę tylko na górę, to zobaczysz co o tobie myślę. W takim razie zrzucam to kowadło na twój łeb i tak nie trafisz. Cholera, poleciał wyżej niż małysz. Ciekawe jakie dostanie noty, ja bym ci dał tylko jeden punkt, bo się nie zabiłeś. Gdybyś zginął, dostałbyś maksymalną ilość punktów. To cię niestety zmartwię, Tomku. Ja używam specjalnych kodów i jestem nieśmiertelny. A skąd wziąłeś te kody? A wyczytałem je w najnowszym Kaczorze Donaldzie. A to jebany farciarz. Widzisz, ja czytam normalne gazety, a nie jak ty gazety o gejach lub o wkładaniu wacka do odbytu chomika. Ty debilu, widzisz co zrobiłeś, to była czarodziejska sperma papy Smurfa. Jak teraz dojdę do wytrysku, w takim razie wezmę trochę tej spermy na spróbowanie, bo mi się musztarda w domu skończyła. No zobacz co odpierdoliłeś, nie ma bata. Na jutro widzę tu od ciebie nowiuteńki dywanik otuskich. Przez ciebie, cała moja dzisiejsza orgia z kurwami nie dojdzie do skutku. Może jeszcze mi się uda naprawić ten dywan, za pomocą tej oranżady, może uda mi się zmyć tą spermę. No zajebiście, to chyba nigdy już nie zejdzie. Chyba będę musiał cię sprzedać na Allegro, bo ani z ciebie pożytku nie ma i ani rozkoszy. No po prostu ekstra, teraz to wygląda tak, jakby ktoś się tu wyzał. Nie martw się, przykryję to kawałkiem papieru toaletowego wielokrotnego użytku i będzie zajebiście. Czymś takim, to sobie możesz zasłonić tylko tego okulfona co masz na twarzy. Do tego są potrzebne 4 kawałki sraj taśmy. No i się ekspert odezwał, mam lepszy pomysł. Przecie ten papier toaletowy może mi się jeszcze przydać, bo chyba znów dostaję rozwolnienia. A ten kawałek dywanu przyda mi się jako ciasto do pizzy. A ta dziura to ma być kurwa na pokaz. No chyba tak, a właśnie że nie, Tomku. I chyba dostaniesz kopa, to ja spierdalam. A ty gdzie uciekasz? Jeszcze się odcinek nie skończył, a za chwilę będziemy mieć tu wielki finał. A jaki to będzie finał? Sam zobacz. A co to w ogóle jest? Nie dołuj mnie, tylko uściśnij mi dłoni, wypierdalaj mi stąd, raz dwa. A to menda. Nawet nie postawi koledze pionę taka na tani wino i Milky Way'a. Nie smuć się, tylko popatrz jak wygląda ta sadzonka konopi indyjskiej. Nie ma to jak domowa hodowla. I grzecznie cię informuję, żebyś wziął tę rękę z mojego ramienia, bo dostaniesz większego kopa niż w odcinku 28.